tak jak na południe od Lublina w województwie lubelskim są już w fazie budowlanej. Odcinki na południe, na północ od Lublina, tak samo jak na południe od Białegostoku, jak i tutaj w Bielsku Podlaskim, są w fazie przetargowej. Czekamy na oferty, które będą składane przez potencjalnych wykonawców, a później umowy, które będą podpisywane, które pozwolą na zaprojektowanie i zbudowanie Via Carpatii. Jesteśmy bardzo konsekwentni w dążeniu poprawy sieci dróg szybkiego ruchu. Jesteśmy bardzo konsekwentni w polityce zrównoważonego rozwoju, bo Via Carpatia oprócz tego znaczenia komunikacyjnego ma również ogromne znaczenie w podnoszeniu potencjału gospodarczego regionów, przez które przemierza, i tutaj w tej części Podlasia również takie istotne znaczenie będzie miała. Chcę bardzo mocno podkreślić, że środki, które są już angażowane w budowę dróg szybkiego ruchu w województwie podlaskim i Via Carpatia, ale też Via Baltica, jeszcze nigdy o takiej wysokości nie były wtłaczane do tego regionu Rzeczypospolitej, bo bezpieczeństwo tych, którzy przemierzają tę część regionu Podlasia, będzie zwiększone. Życzę powodzenia w postępowaniu przetargowym i później w realizacji tej inwestycji. Dziękuję bardzo.